Cześć widzowie, z tej strony ja, czyli Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam, moi drodzy, dla was odcinek stepania do graczy, więc prosiłbym was, abyście tutaj zostawili subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. Oczywiście przypominam, że z kodem Zombiaczek przez 3K możecie kupić na stronie genesis.com produkty z niżką 10%, także polecam mój kod, jeśli ktoś był zainteresowany jakimś produktem z Genesis. Link do Genesis oczywiście macie w opisie, a kod się wyświetla, to będzie na ekranie. Także moi drodzy, co, ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania, pamiętajcie, napiszcie jakiś komentarz, a ja wam przypnę serduszko. No i co, trzymajcie się, na razie i yo, pozdro! Dobra, moi drodzy, depamy do pierwszej osoby. Zobaczymy, gdzie ta osoba nas tepnie. Dobra, tepną mi na swój kuboid. Czekajcie, gdzie mnie tutaj tepną? Jakiś tutaj typek ma jakieś nogi, czy co to jest w ogóle? O, wpadł do własnej fosy. Kurde, nie wiem, czy tam za nim skakać. Zostawiamy, czy tam za nim skakać, wiecie co, widzowie? Chyba za nim tam wskoczę. Ale no właśnie, boję się, że możemy jakieś nogi zrobić. No dobra, wiecie co, skaczę tam na YOLO. I trudno, zaryzykuję, tylko on ma tam chyba jakieś nogi za tym. Czekajcie, spróbuję go tam wrzucić na dół, no właśnie. Wrzuciłem go na dół, wiecie co, widzowie, zmienię sobie seta, wiem, że mam zielonego seta. Ale mimo to sobie tego secika zmienię, zjem sobie refila i tu na niego po prostu wskoczę, aczkolwiek nie wiem, gdzie on tutaj uciekł. Aha, on gdzieś do kuboida uciekł, ten typek, tak? Czy o co chodzi? LOL. Wy tyfy, co za ziomek? Ach, tutaj ma wejście do kuboida. Koksu szukał! On koksików szukał, ale nie znalazł koksa, dobra! Chłopie, co ty zrobiłeś? Masz wejście do kuboida tutaj, no ale ziomek... Nie wiem, czy on się tutaj wkopał, czy co on zrobił, ale no wejście do kuboida jak ulał miał. Ja myślałem, że to jakoś stoniarkiem albo coś takiego. No dobra, spróbujmy go sklepać. Mam nadzieję, że ziomek nie będzie uciekał w górę, bo mam tylko dwie perełeczki, ale myślę, że jak rzuciłbym za nim perłę, to będzie próbował mi zrobić nogi, a ja mam po prostu, ja mam ten, antynogi, więc w każdym momencie po prostu będę mógł wytepać. Dobra, ziomkowi zaraz padnie koksik, no to jest jakiś nubek, znaczy no nubek, no nubek po prostu, no nie ogarnia ten ziomek. No ziomek nie ogarnia, widzę, no on po prostu musi tutaj zginąć, no innej opcji nie widzę, jak ja tego ziomka tutaj nie sklepię, to ja jestem totalnym noobem i możecie mnie wzywać w komentarzach, po prostu, no bo... No musi ten ziomek tu zginąć, zobaczcie, to on nie ogarnia ten typeczek. Tylko no właśnie, żeby on stoniarki nie rozkopał, bo to będzie najgorsze, jeśli stoniareczkę mi rozkopie tutaj byniu. Dobra, odknokam sobie go od tego wyjścia. No i spróbujemy go sklepać. Jak mój set? Mój set jest na zielono. Co ten typek tutaj ma? Nie ma żadnych koksów. Nie ma tutaj typeczek koksy, chyba że miał jakieś koksy. Chyba że ten ziomek miał koksy i dobrał się, no to będzie słabo. Dobra, padło mu coś i nie zginął? Padło mu coś i nie zginął na żelaznych setach? Kurde, musiałem zmienić seta. Dobra, padło mu coś kolejnego. Dobra, już myślałem, że nie uda mi się go zabić. Ja cię walę. Dobra, widzę, ale miałem stresa przez chwilę, że nie uda mi się tego ziomka zabić. Ale udało się go zabić, no i zaraz tepamy do kolejnej osoby. 791 rankingu, także całkiem spoko. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnej osoby. Jest to Sznyk, z ogólnie którego znam z moich live'ów. Jestem ciekaw, gdzie on tutaj tepnie. Ale cwel, ale oszczędz z niego, ja pierdylkam. Ja, nie, kurde, ale tak myślałem, że on mnie oszuka, bo on często jest tak, to jest taka osoba, która często mnie oszukuje na live'ach, w sensie jakieś nogi mi robi, takie inne rzeczy, na Skybase'ie czy coś, po prostu, że tak powiem, próbuje mnie zdenerwować, ale dobre, udało się go zrzucić na dół, gdzie on jest, gdzieś tam zbugowany do góry jest, czekajcie, ja szybko zrobię coś takiego, nie wiem w sumie, co mi to dało, że zrobiłem coś takiego, czy on poli... Dobra, Sznyks i JS, widzowie, jak na czacie zawsze na live'ach JS, to też napiszcie JS, moi drodzy, w komentarzu. Pozdro, Sznyks, mam nadzieję, że nie obrazisz, ale to było łatwe i proste. Nice. Dobra, widzę, JS w komentarzu, nie no, żartuję, napiszcie JS i serduszko, widzowie, JS i serduszko, co napisał? Nie wiem, dobra. Fawy zaraz zakryjemy sobie. Może Sznyks jest taki pupil po prostu. Nie, nasz Sznyks jest w porządku. Spoko, ziomek to jest. Dobra, typamy do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, typam do kolejnej osoby. Jest to typek o niku Aniołek Mati coś tam. Nie wiem, gdzie mnie tepnie. Oj, dobra, myślę, że mnie gdzieś w nogi tepnie. Miałem przyszykowane nogi. Jest to gildia JNR. I ziomek mnie tepnął gdzieś na dół na kuboida. Piąty poziom przy bedroku. Makro mi się coś zbugowało, kurde, welek. Dobra, tepnął mnie gdzieś tutaj, moi drodzy, na dół. Zobaczymy, czy uda się tego typa wyjaśnić. Ja sobie zmienię od razu seta, bo są to widzowie żelaki. No, ten typek też zmienia seta. No i dobra, 4 sekundy regenki. I może by... Ach, mogłem tego seta później trochę zmienić, bo gdyby... O, może zaczął zmienić...
Dobra, jest koksa, też muszę zjeść koksa. No, nieważne, co chciałem powiedzieć, moją taktykę, ona i tak była ciulowa. Tak powiem, dobra, set jest na razie pomarańczowy. Tak jak będzie 15 sekund regenki, muszę zmienić wtedy seta, bo ten ziomek zmienia już teraz secika, tak? On chyba teraz już zmienia seta, ten typek, chyba że go zlagowało. Nie, nie zlagowało go, no właśnie, 15 sekund regenki, zmienia sobie seta na szybkości. Secik zmieniony, no i lecimy z nim dalej, jeszcze 8 sekund regenki. Zobaczymy, czy uda się tego typa zabić, czy będzie może to mój pierwszy dead na tym odcinku. Na razie 2 kile wpadły, dobra, powinno mu się skończyć zaraz regenka. No i ten typek jak taki typowy Janusz, kurwa. Jak taki typowy Janusz, no ja cię kręcę, widzowie, zobaczcie, jak Janusz, po prostu jak taki typowy Polaczek uciekł. Uciekł, moi drodzy, od odpowiedzialności. Ujojoj, ale by było blisko Lizu. Dobra, on jest bez koksów ten ziomek, tak? Czy on ma tutaj dobierkę? Tak, on ma chyba tutaj dobierkę najprawdopodobniej. Albo nie ma dobierki, nie ma już pereł, na pewno ten ziomek już nie ma pereł, żeby móc stąd uciec. Padło mu coś, temu ziomeczkowi coś padło, ale no niestety nie padł. Nie zdedał, dobra, on zjadł koksa, ja zjem sobie koksa, mimo że mam 10 sekund regenki, to i tak zjem sobie koksika. Właśnie zastanawiam się, czy on może tutaj mieć, widzowie, jakiś ten, czy on może tu mieć w tym pokoiku jakieś do dobierki. Tak, on ma tu do dobierki, widzę. Muszę tutaj na siłę po prostu stać. No ha, no i ziomek się dobrał, widzowie, no to GG po prostu jest, ziomek się dobrał. Ja sobie tutaj zapiszę korty, bo zawsze jakaś fajna gilia do wbity. No szkoda, że się dobrał, może chyba, że nie ma seta na zmianę, to jakby nie miał seta na zmianę, ten ziomek. Padło, właśnie mu coś padło. Ach, nie polizał, szkoda. Padło mu coś kolejnego. Ja pierdziel, ale widzowie, mam pecha, bo temu typowi wszystko co padło, to padło mu w momencie, gdy po prostu był na koksie. No szkoda, pierwszy dedzik, moi drodzy, ale gościu był po prostu słaby, dobrał się, więc no. No trudno, chyba nigdy nie może być odcinka bez deda. No szkoda, muszę ogarnąć nowe itemki i zaraz typamy po prostu do kolejnej osoby. No i tyle. Dobra, moi drodzy, teraz mam jakiegoś ziomka o niku Kicksterowski, który przed chwilą pisał na czacie: nikt nie ma psychy do mnie się tepnąć. O, zaakceptował mnie, kurde, jestem w szoku, myślałem, że mnie nie zaakceptuje ten ziomeczek. I jestem standardowo, widzowie, gdzie? Na Skybase'ie, ale... O, rzucił za mną perłę. Dobra. O, rzucił za mną ziomek perełkę. Byłem w szoku, widzę, jestem na Skybase'ie, bo użyłem antynogi i one mnie tak jakby nie tepnęły. Czy mnie tepnęły? Nie wiem, co się stało i nagle spadłem. Byłem w szoku, bo spojrzałem się przypadkowo na OBS-a, na drugi monitor. Dobra, zjem sobie refila, żeby mieć te 4 serca dodatkowe. Nie wiem, czy on jest na koksie, ten ziomek. Tak, jest na koksie, czyli on musiał zjeść przed chwilą koksika, więc najprawdopodobniej ma 2 koks... A nie, jest jednak na refilu, dobra. Jednak ziomeczek na refilach ciśnie. Zmieniłem sobie teksturpaka. Tutaj na tym teksturpaku trochę gorzej widać, moi drodzy. Ale bani opadła! Teraz muszę go docisnąć do końca. Dobra. Nie no. Nie no, widzowie. Essa. Essa, wariacie. Haha, popie. Tak, w Skybase'ie to sobie możesz, wiesz. Powinieneś oglądać live zombiaczkę i się uczyć, jak się robi Skybase'a, nie. A nie tu, kurde, jakieś te, takie te twoje tamten. Lol. Co to w ogóle jest? What the fuck? Dobra. Typam zaraz do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego zioma o niku Kolarzyk i zobaczymy, gdzie ten typek mnie tepnie. Tepną mnie, widzowie, w jakieś swoje tybiskie nogi. Co to w ogóle, kurde, jest? Co to jest za ziomek, widzowie? Ej, co jest? Czemu mi o, właśnie, lol, już martwiłem się, że antynogi mi nie tepają. Dobra, tepnąłem mi antynogi. No dobra, ziomek je tepnę tutaj do swojego żółwika. No bo tak, to jest 82 poziom. Typek o niku Kolarzyk ma dosyć duży ranking. Ma taki sam ranking jak ja. Ale on mi robi kolejne nogi. Serio, ziomeczku? Naprawdę? Czy sobie żartujesz? Masz nick Kolarzyk. Jedyne, co ma wspólne z kolarzami, to to, że... wkurzają ludzi, jak jadą drogą. Bałta. Stopują! Ujojojojoj, było blisko, widzowie, dedzika. Na szczęście ja mam skilla i nie polizałem. Ale było blisko deda. Nie no, co za ziomek, co on robi? Ja cię walę, widzowie, zobaczcie to. No co za debil po prostu z tego typa. No, no to jest debil, debil. Widzę, to jest przykład debila. Zobaczcie to, widzowie. To jest przykład debila w Minecraft. Tepnął mnie na klepę, pisał do mnie, a teraz to nie wiem, co on robi. Kobluje się, widzowie, ziomeczek. Szuka chyba tego schronienia na zimę, czy coś w tym stylu, no bo inaczej tego nazwać nie idzie. Chyba zapada w ten, w hibernację. Nie, no co on robi? Co ty robisz, chłopie? Mam jeszcze trzy antynogi, tych
No czy ty jesteś pijany? Ty, widzowie, może ten typ jest pijany. W sumie nie dziwił się, gdyby pijany. Pijany Dragon Survival. No nie wiem, a jeszcze trzy perełki, no nie będę do niego perełkował, bo to szkoda po prostu rzucać do niego te perły, wiecie co? Poczekam aż minie, pinie, dobra, chciałem poczekać aż jemu minie koks, ale chyba mu jeszcze zostały z dwie, trzy sekundki do regenki koksa. O Jezu, ojejujujuj, się zbugowałem, widzę w stronie redce. Dobra, ale na szczęście szybko udało się zażegnać ten problem. Kurde, aż mi się chce po wice po prostu przeklnąć, aż mi się chce po prostu przeklnąć. Naprawdę, aż mi się chce po prostu przejechać. No ja sobie zapiszę, moi drodzy, kordy. Jest to kolejna gilia, którą można po prostu przebić. Chyba, że dacie komuś kordy inne do przebicia, to niech mu tą gilię przebije. No masakra po prostu, co za kurde, to jest, no kretyn, to jest clown po prostu, widzę. To jest po prostu clown, przykład clowna. To jest po prostu przykład clowna, bo inaczej takiego typa... Inaczej takiego typeczka nie idzie nazwać. Mam nadzieję, że on jest bez koksa. Tak, tylko on jest bez koksa, jestem bez stręża. Dobra, idę na raz. Nie, nie wiem, ile mu serc zostało, widzowie. Jemu tak mało serc zostało, że to jest niemożliwe po prostu. Temu typkowi, widzę, tak mało serc zostało, że to jest niemożliwe, że on nie zginął. Zobaczcie, jej refila. Ja jeszcze 4 refile, no co to jest? Ja pierdzielę. Dobra, robi poblizu. Idę na raz do końca, nic nie jem. Ez. Poproszę w komentarzu hashtag Ez. Dobra, moi drodzy, tapam do kolejnego zioma. To jest typek o niku Jan Pawela. Sprawdzałem, jest to gilia Reto. Jest tu dwóch typów online, ale tepnął mnie sam do żółwika. Okej, okay, tepnął mnie sam do żółwika, także spoko. Ale obstawiam, że zaraz pewnie jego kumpel tutaj przyjdzie. No i tyle się skończy mojego cwaniakowania, że jestem tutaj jeden na jeden. No bo wiecie, dwóch do jednego banda łysego. Tutaj będzie raczej banda Jana Pawela. Chyba ten typek ma taki nick Jan Pawela, coś takiego. Śmieszny nick ma ten gościu. Oczywiście chodzi pewnie o Jana Pawła tutaj. Dobra, on je refila i on nie zmienia seta, ten ziomek. No właśnie, już zmienia seta. Kurde, myślałem, że ten typek seta nie będzie zmieniał, ale już tego seta niestety on zmienił. Przez co tak naprawdę będzie ciężko go zabić, moi drodzy. Ja wiecie co, podgłośnię sobie trochę Minecrafta, bo nic tutaj nie słyszę dźwięku w ogóle z Minecrafta. O Jezu, bania mi padła. Patrzcie, zmieniłem seta przed tym i jeszcze nie bania padła. No trochę słabo, że tak powiem. Dobra, jemy sobie. Czy on ucieka? Dlaczego on ucieka? Dlaczego, chłopie, uciekasz? Dlaczego, ziomeczku, uciekasz? Powiedz mi to. Dlaczego robisz takie rzeczy nielegalne i uciekasz, wariacie? Klep się, a nie Steve'ie. Kurde, refill. Panią padła, panią padła! Nie, jedna perła mi, widzowie, zabrakło. Jakim cudem on przez tyle kratek się przeperłował, a mnie nie przeperłowało? Wy tyfy? Wydaje mi się, że też mnie, widzowie, powinno przeperłować przez tyle kratek. Skoro tego typa przeperłowało. No ale dobra, nie wiem, o co chodzi. Było blisko, widzę, żeby tego typa pokonać. No niestety się nie udało go pokonać. Na czym bardzo, bardzo ubolewam. Dobra, zbugowałem się razem z nim w stoniarce. On teraz tej stoniarki nie może rozkopać. Nie ma pereł. I jeśli on ma mniej seta, to powinien tutaj zginąć. Mam jeszcze 11 sekund reganeczki. Nic się, moi drodzy, nie da zrobić. No dobra, wpadliśmy w sytuację totalnie bez wyjścia. Ta sytuacja, widzę, jest tu totalnie... bez wyjścia. Nie udało mi się spodni zmienić, kurde, Felek. Nie udało mi się, widzę, spodni zmienić. Dobra, spodnie zmienione, miecz szybko musimy zamienić. Dobra, mieczyk zamieniony na szybkości. Mam nadzieję, że ten typek nie ma seta. Już żadnego. Po prostu zginie. Ja miałem 4 sety, widzowie. Miałem 4 sety. Coś tu ten ziomek je, jakieś refile. Nie! Najgorzej, widzowie, nie mogę kupić tego. Nie mogę kupić stręża. Zobaczcie to. Ale porąbane. Wy tyfy, no. Nie mogłem kupić stręża. Nie, no nie wierzę w to po prostu. No tym niemiłym akcentem kończymy ten odcinek. Ja po prostu w to, widzowie, nie wierzę. Nie mogłem kupić stręża przez to, że byłem zbugowany w tej cholernej stoniarce. Ja pierdzielę. Przez tego stręża zdedałem, nie? Dobra. Masakra. Kto dotarł do końca, to niech napisze w komentarzu hashtag koniec, a ja wam szybne serduszko. Masakra. Szkoda.